Siema, dzisiaj na tapecie przedłużacze z marketu. Tak właśnie wygląda przedłużacz. On sobie tam działał jakiś czas i wszystko było w porządku, ale jak podłączyłem sobie tam jakąś lampę, wiertarkę 500W, no to jeszcze było ok wszystko, nie? No i dzisiaj była taka pilna potrzeba podłączenia farelki 2000W. No i ten przedłużacz wytrzymał 10 minut. Upaliły się przewody. Tak patrząc po grubości przewodu, to chyba nawet nie jest półtorówka, tylko raczej 1 mm. No i teraz tak, kupując taki przedłużacz, jeżeli on jest rozbieralny, to pasowałoby go najnormalniej w świecie rozebrać, zobaczyć, co to są za przewody. No bo nieraz sobie można przez przypadek krzywdę zrobić albo spalić urządzenia. Tutaj kupiłem 16 amperówki nowe, no ale druty z niego też wyjąłem. Tu jest linka, niby półtorówka, ale bardziej to wygląda, że to ma więcej izolacji niż przewodu w środku. Jako mostki poszło 3 przewody 2,5 kwadrat, a jako główne zasilający poszło 4 mm. Taki gruby przewód nie musi być, 2,5 wystarczy i to na dosyć duże obciążenie. Natomiast miałem tutaj takie kable, które u mnie leżą już wiele, wiele lat. W bardzo grubym przekoju linka. I z takiego czegoś można zrobić przedłużacz, gdzie podłączymy sobie spawareczkę, jakąś farelkę, jakiś elektrowentylator, który więcej bierze prądu. Natomiast te marketowe zabaweczki, to naprawdę jest to strach podłączać. I na tym też pisało 16 amper. No, brawo. Odnośnie wtyczek, coś takiego na... Ale można kupić. Bardzo dobre wtyczki. Dostępna cena, bo tam była gdzieś około 10 zł za tą wtyczkę. Testowałem je przy spawarkach i powiem Wam, że one się sprawdzają. Tutaj nie widzę obciążenia, ale bardzo fajne. Jakbyście widzieli coś takiego, to można sobie, tu jest IP44, można sobie coś takiego zamówić, bo są kapitalnie wykonane. Ten materiał tutaj to jest taki, no trudno powiedzieć, co to jest, ale na pewno jako izolator jest dobry. To jest coś między gumą a plastikiem, ale mówię, już przy kilku spawarkach to zakładałem, tych na 220, i te wtyczki są dobre. Także robiąc przy prądzie, trzeba nieraz troszeczkę popatrzeć, bo naprawdę można sobie ziaziu zrobić. Siemano i wszystkiego dobrego, trzymajcie się.